Nie żyje legenda polskiej muzyki. Rodzina potwierdziła tragiczne informacje. Odszedł muzyk Jan Ptaszyn-Wróblewski. O śmierci generała polskiego jazzu poinformowała rodzina w mediach społecznościowych. Mężczyzna miał 88 lat. Wstrząśnięci fani wspominają muzyka. Kim był Jan Ptaszyn-Wróblewski? Jan Ptaszyn-Wróblewski to znany polski muzyk jazzowy, kompozytor, aranżer, dyrygent, a także krytyk. W środowisku muzycznym nazywany był generałem polskiego jazzu. Grał na saksofonie tenorowym oraz barytonowym. W trakcie wieloletniej kariery założył kilka zespołów muzycznych. Wróblewski może być znany wśród szerszej publiczności jako prowadzący w programie Trzeciego Polskiego Radia. Jednym z jego najpopularniejszych programów muzycznych był Trzy Kwadranse Jazzu. Jan Ptaszyn-Wróblewski nie żyje. O śmierci muzyka poinformowała rodzina za pomocą mediów społecznościowych. Wpis pojawił się we wtorek 7 maja, tuż przed godziną 12. Pod postem szybko pojawiły się wpisy zdruzgotanych fanów. Większość wyrażała swój smutek oraz składała kondolencje rodzinie. Pojawili się również komentatorzy, którzy jeszcze zeszłej nocy słyszeli muzykę Jana Ptaszyna-Wróblewskiego w radiu. Niemożliwe, przecież tej nocy jeszcze go słuchałam w Trójce. To było kilka godzin temu. Niesamowita osoba, mówił już o tym, co przygotował na następne wydanie Trzech Kwadransów z jazzem, a nie o śmierci. Wyrazy współczucia. Każde trzy kwadranse jazzu kiedyś się kończą. Po drugiej stronie jest już niezła orkiestra, wszyscy najlepsi. Coś umarło właśnie we mnie. Zaszczytem było kiedyś poznać i słuchać na żywo. Żal. Najpiękniejszy człowiek polskiego jazzu, serce pęka. Generał polskiego jazzu. Do kondolencji przyłączył się również program Trzeciego Polskiego Radia, w którym przez wiele lat pracował zmarły muzyk. We wzruszającym wpisie koledzy z pracy pożegnali mężczyznę. Jan Ptaszyn-Wróblewski w trakcie długoletniej kariery wydał kilkadziesiąt albumów. Był laureatem nagród w trakcie Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu w latach 70. W 2023 roku otrzymał tytuł doktora honoris causa Akademii Muzycznej Karola Lipińskiego we Wrocławiu.